zostałem powołany do Wehrmachtu. Anglicy niesamowicie bombardowali to miasto Rouen. A ja tam w tym mieście byłem i tam z kolegą zaświtało nam, że teraz albo nigdy. Co za szczęśliwy dzień, jak Kanadyjczycy mnie przyjęli. Ja mówię, teraz jestem już dobry. Najgorsze było to, że jak zrównali nasze ziemie z Rzeszą, czyli Śląsk i Pomorze, zaliczyli do III Rzeszy Niemieckiej, tak obowiązywało wszystko tak, jak w Rzeszy. Między innymi obowiązek służby wojskowej dla mężczyzn. Mój brat, najstarszy, jak dostał powołanie, to poszedł z tym powołaniem do komendy wojskowej, odpowiednich WKR, niemieckiej komendy, i powiedział, że oddaje to powołanie, ponieważ nie będzie służył w wojsku. On pracował w Niemczech, we firmie Siemens. Tam nosiłem znak na ubraniu roboczym P, czyli Pole, Polak. Mówi, ja do wojska nie pójdę. I ten wojskowy wyskoczył za biurka, mówi, co ty sobie pozwalasz? 5 minut czasu masz, wyjść z biura, masz 5 minut czasu do namysłu. Wybieraj wojsko albo Auschwitz. No, brat wyszedł na korytarz i tak sobie uświadomił to. Już też słyszał, co ten Auschwitz znaczy, bo Auschwitz jest niedaleko Pszczyny. Ludność wiedziała o tym obozie też tutaj. I on wrócił i zgodził się na wojsko. Rozgodził się, przyjął to powołanie. Pojechał do wojska przeszkolony i pojechał na wschód, front wschodni, i tam zginął. A ja byłem powołany do tak zwanego Reichsarbeitsdienstu. To są tak zwane, można by powiedzieć, służba pracy. To jest organizacja wojskowa. Myśmy mieli łopatę, dostali i dostaliśmy karabin. Ciężko było, 8 miesięcy tam byłem. Ogromny rygor, straszny rygor, to jest rygor nie do opisania. Tam na podwórku przez plac można było iść tylko trukcikiem. Nie wolno było iść wolnym krokiem z baraku do baraku. 8 miesięcy wróciłem do domu, nie nacieszyłem długo się domem, bo za miesiąc zostałem powołany do Wehrmachtu. I pojechałem do tego wojska, tak jak już moi bracia, do Wrocławia. Z Wrocławia do Francji na przeszkolenie. W Francji byłem, Francję objechałem ze północy, zachodu, na południe, na zachód, na wschód, we wszystkie strony. Kiedy byłem na Rywierze Francuskiej w okolicy Nicei, tak wybuchła, tak nastąpiła wielka inwazja aliantów na Normandii, na wybrzeże francuskie Normandii. Po 2-3 dniach znalazłem się z południa Francji, tam w Normandii, w okolicach Falaise, Cannes. Samoloty bombardowały non-stop z morza, okręty wojenne ostrzeliwały pozycje niemieckie. Także tam było piekło, ale Bóg chciał, ja przeżyłem to, no, wytrzymałem. Świtała mi się tylko myśl, jak się na drugą stronę dostać. No, o to się myślało, o tym się myślało. Anglicy niesamowicie bombardowali to miasto Rouen. A ja tam w tym mieście byłem i tam z kolegą zaświtało nam, że teraz albo nigdy. Albo teraz, albo już nigdy. I myśmy upatrzyli sobie plan, i zniknęliśmy w naszej jednostce, zniknęliśmy i wieszaliśmy się w życie Francuzów, w rodzinie francuskiej. Taką przysługę nam ten Francuz robił, bardzo wielką, bo nas przyjął. I wtedy myśmy byli
w jego mieszkaniu byliśmy. Była piwniczka. Piwniczka. W tej kuchni było wejście do piwnicy. Do piwniczki. I słyszymy, samoloty lecą. Krzyczymy im. Wszyscy do piwnicy. Dzieci, tam kobieta, ta matka, żona, do piwnicy uciekli. Kolega też skoczył do piwnicy, a ja za nim. A on nie, on mówił, musi zobaczyć, kto leci. A my mówimy, arianci lecą, nie? On myślał, że może niemieccy to są samoloty. I w tym momencie niedaleko padła bomba i został zabity. Na tej ulicy, bo on wyszedł przed dom i na tej ulicy spadła bomba i został zabity. I wyszliśmy z tej piwnicy, co teraz robić? Ojciec nie żyje, zabrali go, bo służby jeździły, zabierały zabitych i rannych. I myśmy mówili tej kobiecie, że pójdziemy razem z nią. Były komunikaty, że opuszczać miasto, wycofać wszyscy, ludność ma opuszczać miasto, poza miasto wszystko się udać. I ona się pakowała. Tym dzieciom pakowała różne rzeczy, kopożyny, pierzyny, pościel. I ja mówię, a ja w mundurze. A kolega już zdążył ubrać się do cywila. I ja wziąłem tą pierzynę, owinąłem się tą pierzyną. I jak ruszyli wszyscy, rodzina, to ja z tą rodziną razem. Mieszane z tymi cywilami. I tak się wydostałem poza miasto. Francuzi wystraszeni, kto przyszedł, a my mówimy, spokojnie, my jesteśmy żołnierzami, zdezerterowani, przyjmiecie nas. Oni nas przyjęli do stodoły i skryliśmy się w stodole. No i potem w stodole byłem z tym kolegą, ale on był szczęśliwy, bo jak wpadła rezystans, czy francuski ruch oporu do tej stodoły, to jemu dali nawet, powiedzieli, to ty pójdziesz z nami. Dali mu nawet broń. Jeżeli jest już w ubraniu cywilnym, to on jest nawet im potrzebny, żeby wzmocnić ich grupę. A mnie zostawili samego z jednym Marokańczykiem. Z takim Marokańczykiem, który też był w jakiejś niemieckiej służbie. On to też ukrywał w tej stodole. I przyszło od rezystans i ręce do góry, no i prowadzili nas do punktu zbornego i przekazali żołnierzom kanadyjskim. Co za szczęśliwy dzień, jak Kanadyjczycy mnie przyjęli. Ja mówię, teraz jestem już dobry. Teraz już jestem dobry. Ja byłem w tym sektorze polskim, no i na trawie leżeliśmy i mówię, łóżko to była trawa, a prysznic z nieba, jak deszcz padał. No, dostaliśmy dwa suchary, albo trzy suchary na posiłku. Wodę w kanistrach, dostarczali w kanistrach wodę zwykłą, to więcej tej wody się rozlało, bo tą wodę bili wszyscy, każdy się chciał napić. Tak było pierwsze dni w obozie, tak zwanym obozie jenieckim, pod gołym niebem. Ale to było też celowe, żeby ukarać nas jako żołnierzy niemieckich. I z tego ogrodzenia potem nas zabierali i wozili do portu i przerzucali do Anglii. Francuzi na nas rzucali kamieniami, cegłami. Francuzi. No, się zasłaniał za to, że te zniszczenia, bo zniszczenia były spowodowane Niemcami. Nie można było do rodziny dać znać, że się jest w niewoli. To znaczy, że się dezerterował, rodzina by została wywieziona do Auschwitz. Więc nikt nie mógł sobie pozwolić na to, żeby dać znać, że się jest w Anglii. Pewnego dnia przyjechali polscy oficerowie. I apel zarządzono. Przemówili do nas
Polacy, aż się serce śmiało. Ach, mówili, polskie wojsko istnieje, polskie wojsko walczy i wy też możecie służyć Wojsku Polskim. Opowiedział o tym wojsku i potem była komenda. Kto chce służyć Wojsku Polskim, wystąp. No to wystąpiło 80%, nie? Tak 20% zostało, że nie chcę. Bo się bali, że drugi raz na front się pójdzie, nie? Myśmy mieli w perspektywie jeszcze udział frontowy. Pójście frontowe przeciwko Niemcom. Jako polscy żołnierze przeciwko Niemcom. Więc my, byli żołnierze armii niemieckiej, ogromnie dużo byśmy ryzykowali. Bo gdyby oni złapali pod normalnym nazwiskiem, to rozstrzelany z miejsca, bez sądu wojennego, był rozstrzelany. I dlatego musieliśmy się ukrywać pod pseudonimem, nie? Ja wybrałem Wilczur, imię zostawiłem, więc byłem Alfons Wilczur. I gdzie podał sobie gdzieś miejsce zamieszkania, no to ja... Zaleszczyki, powiat Stanisławów. Powiedział, już zapisane było, Zaleszczyki, powiat Stanisławów. We wrześniu albo w październiku przyjechałem do Włoch, do Neapolu, a z Neapolu do San Basilio. Czekaliśmy dalsze rozkazy. Przeżywaliśmy tu smutno, przeżywaliśmy święta Bożego Narodzenia. Takie skromne było Boże Narodzenie, coś tam dalej jakoś też i butelkę wina na trzech na przykład, nie? No, albo whisky, czy tam jakiś inny napój, konserwę jakąś. Dowiedzieliśmy się, że popłyniemy w drugie święto już na północ i do zluzowania drugiej brygady, która już tam nad rzeką Senią się wykrwawiła i że tam pojedziemy. I rzeczywiście pojechaliśmy na północ nad rzekę Senią. Zapamiętałem nalot amerykański, jak Niemcy chcieli zniszczyć, a tymczasem bomby za wcześnie spuścili bomby i część żołnierzy, kilkudziesięciu żołnierzy polskich zginęło. Na skutek tego mylnego zbombardowania. Potemśmy się przesunęli na Forli, Imole, Castel San Pietro, takie pamiętam te miejscowości. I za Niemcami, za nimi, oni się już wycofywali, i za nimi. Dotarli do Niemcy, do Bolonii i tą Bolonię opuścili już, a tam już nie walczyli w Bolonii. Opuścili. To już widzieli, że oni są już załatwieni, pokonani. Generał Anders wycofał wojsko, bo widział, jest ten bezsens, żeby jeszcze dalej iść i dalej walczyć. Wojsko takie załamane, zniechęcone. Dowiedzieliśmy się o tej Jałcie. Nieszczęsne Jałcie, ci ze wschodu mieli już przekreślony powrót do swoich domów, bo to tą część Polski zajęło Związek Radziecki.